Pamiętam, jak zawsze fascynował mnie Gollum, postać z Hobbita i Władcy Pierścieni. Gollum, czyli postać, która nie jest bardzo pozytywna, ale która cały czas toczy walkę pomiędzy dobrem a złem. I z jednej strony coś w nim podpowiada mu: zrób, to będziesz bogaty, ale drugi głos mówi: nie, nie mogę tego zrobić, to byłoby złe, ja nie chcę kogoś skrzywdzić. Jestem przekonana o tym, że w każdym z nas jest Gollum. Każdy z nas ma w sobie zarówno dobro, jak i zło. Każdy człowiek na ziemi ma zarówno dobro, jak i zło w różnych proporcjach. I zło jest jedynie chwilowym brakiem dobra. Zło jest zaburzeniem naturalnego stanu, jakim dobro jest dla człowieka, czyli dla każdego z nas takim naturalnym odruchem. I mówię tutaj dosłownie o każdym z nas, o nawet takim człowieku, który jest uznawany za samo zło. Nie ma czegoś takiego jak samo zło. Samo zło jest jedynie pewną kumulacją braku dobra, co mogło się zdarzyć na skutek różnych wcześniejszych okoliczności. Ale jestem przekonana o tym, że naturalnym stanem każdego człowieka, takim stanem, który wybrałby podświadomie oraz wybrałby świadomie, gdyby mógł się nad tym dobrze zastanowić, jest dobro. Jeżeli zapytasz, to byłby ciekawy eksperyment, gdyby pójść do miejsca, gdzie znajdują się przestępcy i zapytać ich, czy gdyby mieli wybór, czy gdyby mogli cofnąć czas, czy gdyby mogli nie popełnić czynu, za który zostali skazani, na przykład na więzienie, czy gdyby mogli w przeszłości wybrać to, że są dobrymi ludźmi, zamiast czynić jakieś zło, jestem ciekawa, co by odpowiedzieli. Jestem prawie pewna, że odpowiedzieliby, że oczywiście, że gdyby mogli cofnąć czas, to bardzo chętnie zgodziliby się być dobrymi ludźmi. Bardzo chętnie zgodziliby się na taką wersję zdarzeń, która uruchomiłaby w nich więcej dobra, tymczasem uruchomiła w nich coś, co popchnęło ich do zrobienia czegoś złego. Dlatego, że dobro ma same korzyści dla wszystkich, dla mnie samej, jeżeli ja jestem dobra, dla innych ludzi i w ogóle dla świata. Więc dobro jest najbardziej naturalnym stanem i takim stanem, do którego każda istota, łącznie z człowiekiem, instynktownie, naturalnie dąży, tylko czasami to jego naturalne dążenie zostaje zakłócone przez okoliczności. Ale chciałam powiedzieć o czymś innym. I zauważyłam to w moim życiu, czyli mówię to z mojego doświadczenia. W jaki sposób zmienić drugiego człowieka? Kiedy to jest bardzo niezwykła rzecz. I spróbujcie zrobić taki eksperyment z osobami, które są Wam najbliższe, i zobaczycie, w jak niezwykły sposób to działa. Czyli tak, każdy człowiek ma w sobie zarówno dobro, jak i zło w różnych proporcjach. I teraz szczególnie dotyczy to osób, z którymi jesteś blisko, ale też dotyczy osób, z którymi spotykasz się czasami, na przykład w pracy. I teraz jest tak, że jeżeli koncentrujesz się na tym, co postrzegasz w tym człowieku jako coś złego, kiedy koncentrujesz się na tym, co ci w tym człowieku przeszkadza, albo co uważasz za jego wadę, albo słabość, koncentrujesz się na tym, czyli o tym myślisz najczęściej, patrzysz na tego człowieka przez pryzmat tego swojego przywiązania do krytykowania go i do oceniania go w sposób negatywny i jesteś nieświadomie, mentalnie przywiązany do postrzegania go w kategoriach oceniających, a nie akceptujących, to blokujesz jego możliwość rozwijania się w duchu dobra i blokujesz jego możliwość pokazania ci tego, co jest w nim najlepsze. W pewien sposób blokujesz go w tym stanie, w którym on jest. Czyli jeżeli postrzegasz kogoś jako osobę, która jest na przykład trudna, o niektórych ludziach mówi się, że są trudni, że
trudno się z nimi rozmawia, że trudno nawiązać z nimi pełen kontakt. Więc jeżeli postrzegasz kogoś jako trudną osobę, jeżeli podchodzisz do tej osoby z jakąkolwiek sprawą, w jakichkolwiek okolicznościach i już wiesz, bo pamiętasz, to jest trudny człowiek, czyli koncentrujesz swoje myślenie, podświadomie swoje postrzeganie tej drugiej osoby, koncentrujesz, skupiasz na tym, że ta osoba jest trudna, to tym bardziej wzmacniasz to, co jest w nim takie, co wywołuje to jego bycie trudnym człowiekiem. Czyli wzmacniasz w nim te cechy, które są w nim złe. Wzmacniasz w nim te cechy, które są w nim trudne. Wzmacniasz w nim to, że nie radzi sobie ze swoimi emocjami i stąd najprawdopodobniej wynika to, że jest postrzegany jako trudny człowiek, dlatego że przyjmuje postawę obronną wobec ludzi i wtedy albo atakuje, albo się wycofuje, albo milczy, albo jest nieprzyjemny. No to wszystko postawa obronna. Czyli jeżeli koncentrujesz się na tym, co postrzegasz krytycznie u drugiej osoby, wzmacniasz te cechy i blokujesz możliwość tego człowieka do rozwoju. Jedynym sposobem, żeby dotrzeć do drugiego człowieka i żeby pomóc mu zmienić się na lepsze, jest postrzeganie go w kategoriach dobra. I dlatego właśnie tak często powtarzam, skup się na tym, co jest dobre. Skup się na tym, co jest dobre w drugiej osobie, skup się na tym, co jest dobre w danej sytuacji, dlatego że kiedy koncentrujesz się na tym, co jest w nim dobre, w tej drugiej osobie, jeżeli koncentrujesz się na tym, co jest dobre, to wzmacniasz to dobro, otwierasz jego serce, dajesz mu trochę swojej miłości, dlatego że chęć do postrzegania drugiego człowieka w taki sposób, żeby widzieć jego dobre strony, jest aktem miłości. Miłość rozumianej jako życzliwość, chęć życia z innymi ludźmi w pełen harmonii sposób. Więc jest to rodzaj miłości, nie takiej romantycznej miłości, kiedy jesteś w związku, chociaż rzeczywiście ta zasada też szczególnie odnosi się do osób, które są ze sobą w związku, ale odnosi się też do wszystkich innych sytuacji, kiedy spotykasz się z kimkolwiek, znajomym lub nieznajomym. Kiedy patrzysz na człowieka i chcesz dostrzec w nim dobro, to, co jest w nim dobre, dlatego że każdy człowiek ma swoje dobre strony. Każdy człowiek ma w sobie choćby niewielką ilość dobra. I jeżeli wychodzisz do ludzi z takim nastawieniem, że chcesz to dobro w nich znaleźć, to twoje dobro łączy się z ich dobrem i je wzmacnia. Pozwala temu człowiekowi poczuć się bezpiecznie. Kiedy człowiek czuje się bezpiecznie, to chce współdziałać z tobą. Chce być twoim przyjacielem, chce być dla ciebie dobry, dlatego że czuje się dobrze. Kiedy człowiek czuje się dobrze i bezpiecznie w otoczeniu innych osób, to sam z siebie chce być dobry, jeszcze lepszy, prawda? Chce sprawić, żeby ludzie dookoła byli zadowoleni, żeby się uśmiechali. Chce szerzyć dobro. Więc kiedy wychodzisz do ludzi z takim właśnie nastawieniem, które jest rodzajem miłości, które takim nastawieniem, które można by przetłumaczyć, wyjaśnić szerzej takimi słowami jak jestem życzliwy, kieruję się życzliwością w stosunku do innych ludzi, chcę dać innym ludziom poczucie, że są ważni i wartościowi, czyli powstrzymuję się od oceniania tego, co widzę, od osądzania i od krytykowania, nawet w duszy, dlatego że nawet jeżeli robisz to w duszy, drugi człowiek natychmiast to wyczuwa. Szczególnie dotyczy to związków między ludźmi, kiedy partnerzy koncentrują się na tym, co jest w drugiej osobie złe i kiedy koncentrujesz się na tym, co jest w drugiej osobie złe, to dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, nie jesteś w stanie dostrzec i docenić tego, co jest w tej drugiej osobie dobre.
trzy rzeczy. Czyli po pierwsze, nie jesteś w stanie dostrzec tego, co jest tej drugiej osobie dobre. Po drugie, ten drugi człowiek czuje podświadomie, tak podkorowo, podskórnie, że jest nieakceptowany, że jest oceniany, jest krytykowany, więc przyjmuje postawę obronną, usztywnia się i tym trudniej do niego dotrzeć, tym trudniej jemu będzie się też zmienić, dlatego że kiedy czujesz podświadomie, że musisz się bronić, to usztywniasz się cały i zamykasz się, bo potrzebujesz chronić siebie jako człowieka, bo poczucie jestem nieakceptowany i niekochany wywołuje lęk, stres, strach przed tym, że zostanę odrzucony, oceniony i będzie mi nieprzyjemnie, więc stąd jest ten odruch samoobrony. A trzecia rzecz, która się dzieje wtedy, kiedy koncentrujesz się na tym, co jest w twoim partnerze złe i co ci przeszkadza, to kiedy koncentrujesz się na tym, co jest złe, nie możesz jednocześnie widzieć tego, co jest dobre. Ani w nim, ani w tobie, ani w życiu, ani w sytuacji, w której jesteś. Więc chciałam powiedzieć, że dobro jest chwilowym brakiem zła. Nie, chciałam powiedzieć, to też, ale co ważniejsze, zło jest chwilowym brakiem dobra. Kiedy koncentrujesz się na tym, co jest złe, wzmacniasz to zło i blokujesz drugiego człowieka na dobro, które jest w nim, jest w Bogu, jest w życiu, jest w tobie. Kiedy koncentrujesz się na tym, co jest w drugim człowieku dobre, co jest w drugim człowieku piękne, kiedy dokonujesz świadomie takiego wysiłku, żeby dostrzec to, co jest w tej drugiej osobie piękne, pozytywne, miłe, pomocne, cudowne, to tym więcej tego dobra i cudowności w nim zaczyna się kreować. Dlatego, że wtedy podświadomie taki człowiek czuje się akceptowany i bezpieczny, i wtedy uruchamiają się w nim wszystkie najpiękniejsze cechy, dlatego że on wtedy może spokojnie sobie kwitnąć, kiedy czuje się bezpieczny. Więc kiedy człowiek czuje się bezpieczny i akceptowany i kochany, a nie oceniany i krytykowany, kiedy człowiek czuje się bezpieczny, akceptowany i kochany, sam z siebie ma ochotę kreować w sobie dobro, być coraz lepszym człowiekiem, rozwijać się, współdziałać, zamiast stawiać opór i odwracać się plecami. Spróbuj zrobić taki eksperyment. Spróbuj, ja wiem, że w naszej cywilizacji to jest trochę trudne, dlatego że wszędzie dookoła otaczają nas różne wzorce krytykowania i osądzania. Jeżeli czytasz kolorowe magazyny, albo jeżeli zaglądasz do internetu na portale plotkarskie, to tam wszystko opiera się na ocenianiu, osądzaniu, co ktoś zrobił, jak wyglądał, i nie pisze się o właściwie chyba nikim obiektywnie, tylko zawsze używa się, nawet o pogodzie nie mówi się obiektywnie, tylko mówi się brzydka pogoda albo piękna pogoda, narzucając nam od razu obraz i sposób myślenia, dlatego że wtedy nie myślimy, pogoda jest taka, jaka jest, nie mam na to wpływu, akceptuję to, że dzisiaj pada deszcz. Jest cudownie, że dzisiaj świeci słońce, ale równie cudownie jest wtedy, kiedy pada deszcz, bo widać z punktu widzenia natury jest do tego jakaś potrzeba. Tylko od razu wprowadza nas się w taki tryb myślenia osądzającego. Wszystko jest i wszyscy są bez przerwy osądzani. Ktoś jest piękny, ktoś inny jest niepiękny, ktoś jest szybki, ktoś inny jest za wolny, więc nieczęsto spotykamy się z obiektywną informacją. Ona zawsze jest w jakiś sposób nacechowana osądzaniem i krytykowaniem i stąd może brać się taki podświadomy odruch do tego, żeby wszystko i wszystkich zawsze osądzać i krytykować. Więc chciałabym zaproponować taki eksperyment. I spróbuj nie osądzać, nie krytykować, nie oceniać tego, jaka druga osoba jest, albo tego, co robią inni ludzie, to oczywiście nie oznacza, że zgadzasz się na wszystko, co robią. Mam teraz na myśli zdrowe relacje, czyli takie, w których nie ma uzależnienia od jakichś substancji, dlatego że uzależnienie od substancji zmienia sposób
działania mózgu, umysłu, racjonalnego myślenia. I z takim człowiekiem nie można porozumiewać się na poziomie racjonalności, racjonalnych argumentów. Oczywiście zasada dobra jak najbardziej ma wtedy zastosowanie, tyle że kiedy człowiek jest od czegoś uzależniony, to jego jego jest zogniskowany na dostarczeniu sobie tego, co przyniesie mu ulgę w głodzie, który czuje, głodzie wywołanym przez uzależnienie. I dlatego właśnie jego racjonalne myślenie i zachowanie zostaje zaburzone. Więc kiedy jesteś w relacji z taką osobą, to warto widzieć znów dobro i piękno i kochać taką osobę. Ale dobrze byłoby zostawić takiego człowieka samemu sobie, dlatego że nikt z zewnątrz nie może mu pomóc, dopóki on sam nie będzie chciał pomóc sobie. Czyli dopóki on sam nie podejmie takiej decyzji, że nie ma już innego wyjścia, musi zacząć leczyć się ze swojego uzależnienia. Bo nie można z uzależnienia wyjść od tak. Dlatego to jest uzależnienie i dlatego tak mocno człowieka trzyma. Więc w takich sytuacjach kochać, szanować, widzieć w nim dobro, ale odsunąć się na taką odległość, kiedy jego uzależnienie, które zmienia jego psychikę i zmienia jego sposób myślenia, nie będzie miało na mnie negatywnego wpływu i nie będzie toksycznie zatruwało mojego życia. W innych zdrowych relacjach, czyli takich, kiedy jesteśmy ze sobą i żadne z nas nie jest uzależnione od substancji psychoaktywnych, które zmieniają psychikę i emocje i sposób postrzegania świata, ta zasada zawsze ma zastosowanie, czyli patrzę na człowieka i widzę w nim dobro i doceniam, dokonuję świadomego wysiłku, żeby przełączyć się na pozytywne postrzeganie drugiego człowieka, dlatego że wtedy uruchamiam w nim dobro, uruchamiam w nim miłość, uruchamiam w nim wszystko, co jest najpiękniejsze. I kiedy ja jestem w stanie kierować się dobrem i miłością, dokonując świadomego wysiłku, że chcę tak zrobić, czyli kiedy zaczynam kogoś osądzać albo krytykować, albo rozmyślać o wadach, jakie ten człowiek ma, sama siebie zatrzymuję i mówię sobie, nie krytykuję, nie osądzam, koncentruję się na tym, co jest w nim lub w niej dobre. To wtedy ja w sobie buduję takie wewnętrzne światło. I kiedy mam w sobie takie wewnętrzne światło, to ono opromienia nie tylko mnie, ale też osoby dookoła i wtedy te osoby pod wpływem tego światła też mają ochotę, mają chęć, mają odruch, mają taką instynktowną potrzebę, żeby też to światło w sobie rozwijać, czyli kreować w sobie więcej dobra, kreować w sobie więcej miłości. To jest naprawdę nieprawdopodobny cud, w jaki sposób to się dzieje. Kiedy dasz innym ludziom akceptację i miłość, kiedy zaczniesz widzieć w nich to, co jest dobre i powstrzymasz się od krytykowania i rozmyślania o tym, co ci w tej osobie przeszkadza, zobaczysz, jak niezwykłą przemianę ta osoba pod wpływem twoich myśli, nie musisz nic mówić. To nie o to chodzi, żeby przyjść do tej osoby i powiedzieć, od dzisiaj Cię kocham, albo od dzisiaj doceniam Twoje dobre strony. Nic nie musisz mówić. To wszystko dzieje się na poziomie podświadomym. To wszystko dzieje się na poziomie energii, jaka jest między ludźmi za każdym razem, kiedy są blisko siebie. Nic nie musisz mówić. Wystarczy, że Ty koncentrujesz się na tym, żeby być dobrą osobą. Nie osądzać, nie krytykować, nie wtrącać się, kiedy nikt Cię nie prosi. Dostrzegać w innych ludziach dobro i na tym dobrze się koncentrować. I dotyczy to również samej siebie. I wtedy pod wpływem Twojego myślenia z innymi ludźmi dzieje się tak samo. I wtedy jest coraz mniej zła i coraz mniej dobra. I o to właśnie chodzi. Być może dlatego zostaliśmy zatrzymani w domach podczas tej pandemii, żeby zostać zmuszonym do przebywania z innymi osobami w większym wymiarze niż zwykle, bo nie wychodzimy do pracy, nie spędzamy
połowy dnia na zewnątrz, tylko wciąż jesteśmy razem, więc ludzie wtedy grają sobie na nerwach i naciskają na różne czułe miejsca. I właśnie o to chodzi, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy ktoś naciska na twoje czułe miejsca. W angielskim to się nazywa tender buttons, czyli czułe guziczki, że ludzie naciskają sobie wzajemnie te czułe guziczki i to wywołuje w drugiej osobie od razu takie spięcie, bo to jest czuły punkt. Ale właśnie o to chodzi, żeby szczególnie właśnie w trudnych sytuacjach, i szczególnie teraz, widzieć w ludziach dobro, koncentrować się na tym, co jest w nim lub w niej dobre i piękne. I zobaczysz, jak dobro i miłość rosną. Więc być może właśnie do tego ta pandemia była nam potrzebna, żebyśmy w sobie szukali więcej miłości i dobra, dawali innym ludziom więcej miłości i dobra, bo wtedy więcej dobra i miłości jest na całym świecie i wtedy dla nas wszystkich życie jest łatwiejsze.